No, cześć ludzioki, tutaj Zapasowy, a to jest kolejny odcinek Little Nightmares 2. Tak, spaliliśmy tutaj naszego grupcia lekarza. No i teraz będziemy szli dalej. Co dalej może być, nie mam pojęcia. Myślę, że to może być już winda na górę i sobie wyjedziemy z tego i będziemy mieli szpital zaliczony, myślę, także zobaczymy, co będzie dalej po szpitalu. Mieliśmy do czynienia łącznie z trzema postaciami. Pierwszym był Hunter, którego zabili... O, przepraszam, nie chciałem. Pierwszym był Hunter, którego zabiliśmy. Drugim była nauczycielka, której nie zabiliśmy. I trzecim był Grubcio, którego zabiliśmy. Więc jeszcze nie zabiliśmy jedynie... pani tej nauczycielki. Co jest dziwne, bo zazwyczaj właśnie zabijamy postacie i to jest taki element domykający chapter, coś w tym stylu. Czyli no podejrzewam, że będziemy mieli jeszcze do czynienia z nauczycielką. Ale nie wiem, tak, ale no chyba wychodzimy właśnie z tego szpitala. Musisz mi pomóc z tym okiekiem, jak potrzeba, żebyś była szybsza, to nie jesteś. A jak nie potrzeba, to prujesz jak pierun, nie wiem. Dobra, jesteśmy na dworze ponownie. Na powierzchni, także tak, opuściliśmy ten szpital i rozpoczniemy jakiś nowy dział. Co to będzie? Nie mam pojęcia. Ile jeszcze ich może mogło zostać do końca? Też zbytnio nie mam pojęcia. Czy tam ciałko spadło? Czy tam spadają ciała? Czy jestem w stanie tam pójść troszeczkę? Tutaj pan tyle czekał na autobus, że się nie doczekał i wyparował. Czy tu jest przepaść? Tak, tu jest chyba przepaść, więc tam nie pójdę. Ale... tak, ale... normalnie spadają chyba ubrania i tak dalej. Czy ci ludzie wyparowują jakby na bieżąco? O, no i co tu spadło? Jesteś człowiekiem? Ciężko mi stwierdzić, nie wiem. Ale, czyli niektórzy nie wyparowują, a po prostu umierają. Chyba, że najpierw umierają, potem wyparowują, nie wiem, czy to jest jakiś w tym świecie sposób ale nie, no, tam gościu miał przecież szpital, więc to by nie miało sensu. O, tutaj też jest ktoś z ciałem. Okej, wyżej nie mogę wejść, także muszę iść tutaj, niestety. Jesus Christ! Okej, tego się nie spodziewałem. Well, człowiek bez twarzy, to Slenderman. Dobra, bo Six się nie pierdzieli, sobie idzie normalnie. Aha. No tak, no to możemy nazwać zdecydowanie uzależnieniem od telewizji. Ty, a czekaj, może ci odłączę od kontaktu. A nie mogę, to nie jest kontakt, to jest na wieczność wpięte w ścianę. No dobrze. No trudno. No bo tam mamy drabinę, więc raczej idziemy do drabiny. Prawdopodobnie Six, czemu nie idziesz? Powiedz mi, koleżanko droga. Chciałeś poczekać, aż przejdę. No dobra. Okej, tam ktoś ogląda telewizję w środku i ten człowiek też chyba bardzo chce obejrzeć tą telewizję. Nie wiem, czy tam jest wizjer i on ogląda to przez ten wizjer. Nie wiem, czy powinienem być cicho, nie wiem, czy to coś mnie będzie atakować. Ja nie jestem telewizją, więc raczej nie powinien być mną zainteresowany, więc... Okej, ciekawe, czy ta gra ma na celu jeszcze jakieś przesłanie takie, że media nas pochłaniają? Można by tak powiedzieć. Będzie podsadzanisko. W ogóle, wiecie co? Boli mnie głowa dzisiaj. Ten w wannie to ogląda. Wpadnie ci telewizor do środka, popieści cię i umrzesz. Zobaczysz. Okej, akurat nie byłem tego świadkiem. Już liczyłem w sumie na to, że tak właśnie będzie, ale tak nie było. Dobra, mamy znowuż jakąś windę.
fajną muzyczkę mamy też. Prawie mi się spadło. Dobra, chyba chcemy tam iść. No. Six, jakaś skapa! On nie wylądował, ej! Speedrun. Uff, było ledwo, ledwo. Jedziemy. Na górę czy na dół? Oczywiście. Okej, okay, na górę tym razem. Tam już widziałem jakąś szparę. Chwilunia. Na ten moment tam nie wyjdziemy. Czy ja muszę wyskoczyć w odpowiednim momencie? Tak, tylko... Six, czemu ty nie? Ja rozumiem, że będę musiał ci otworzyć najpierw kluczem, tak? No dobrze. Jesteś wygodnicka i ja mam odwalać czarną robotę. No dobrze, niech tak będzie. No siemano! A czekaj, tym ci otworzę? Tym ci nie otworzę, nawet jakby... Może bym ci otworzył... A i tak się nie otworzy, bo jest... Jest na klucz. Czy tu już jest klucz? Nie, to chyba nie jest klucz, to jest jakiś... Jakiś coś innego. I chyba ogólnie tutaj jeszcze nie wejdę? Dobra, co my tu mamy? Czy ja mogę się tutaj gdzieś dostać? Nie wiem. Tu mamy jakąś skrzynię. Jak wejdę, to się zamknie? Nie. Okej. Nie zostałem zamknięty. Po co ja tu jestem? Co ja mogę z tego miejsca tutaj wyciągnąć, osiągnąć? Nie wiem. Gdzie indziej mogę pójść? No tak jakby troszeczkę nigdzie. Six, jakieś pomysły? Może to się da wysunąć? No da się, okej, okay, dobra. No mózg mi się ruszył w jakiś sposób, to miło. No i dobra, na szczęście nie trwała długo nasza rozłąka. Mamy tutaj i teraz podstać mnie, zobaczymy sobie co to jest i czemu to służy w ogóle. Ha. Zrobiło to kompletnie nic. Ale cóż, no dobra. Gdzie możemy iść dalej? To mogę troszkę wysunąć. Tego już chyba nie mogę. Co my tutaj możemy z X zrobić, ty mi powiedz. Może odblokowaliśmy jakieś kolejne piętro tym przełącznikiem? Czy nie, no zjadę na dół. Ha. No to nie, to ja nie chcę być tak nisko. O, wait. Widziałem drabinę tam wyżej. Co jeśli... Wait. Musimy zesłać tą windę na dół. Czy coś nie zadziałało, że ona się nie zesłała na ten dół? Martwi mnie trochę, że ta dźwignia absolutnie nic nie robi. Ha. Jest to faktycznie nieco dziwne. Ja ją chyba muszę zesłać na dół, wyskoczyć w tym odpowiednim momencie tutaj. I gdy ona będzie na dole, to sobie ją... O, może tamto jest do wołania windy na górę. Jak ją zawołamy, to będziemy w stanie na nią wskoczyć i sięgnąć tamtej drabiny. To jest jakiś plan? Już chyba mi się mózg rozruszał i trochę jestem w stanie logicznie myśleć. Więc spróbujmy tego. Tym razem. Tak? Właśnie tak. Więc będziemy musieli sobie wskoczyć teraz w odpowiednim momencie. Jakoś teraz. Okej. Okay. No i super, jesteśmy na górze. Tutaj mamy już jakieś pudełko, które mi sugeruje przesunięcie się. Tam mamy jakąś dziurę, tylko tutaj mamy jeszcze jakąś kładkę, czyli tam może być główna droga, tam może być jakiś sekrecik, także sobie tam zajrzymy. Zobaczymy.
Six ze mną nie idzie, także... O, no tak, ewidentnie to jest... To jest... jakiś sekrecik. Jakieś tutaj latające butelki, tam jakiś kruk w ogóle, ten, tu jakiś ołtarzyk. Dziwne rzeczy dziwne. Czy to są kupy? Nie wiem, jest papier toaletowy, no to by coś sugerowało, ale... ale nie będę zakładał z góry od razu, że to. Okej, to był dziwny skok. No ale dobra, skoro to nie jest główna droga, to jest główna droga, więc sobie tutaj idziemy. Jeszcze para dalej. Tutaj pada chyba cały czas. O, jest wieża. Wieża radiowa. Czy naszym celem będzie rozwalenie tej wieży radiowej? Jeśli tak, to mamy kawałek jeszcze do przejścia. To jest chyba zamknięte, co nie? Także muszę... tak. Dobra, no to wchodzimy sobie po tej... Bałazeria? Bałazeria to się chyba nazywa. Znaczy, nie wiem, czy to, ale jest coś takiego jak... jak to... Jeśli jest takie coś, to chyba tak się nazywa. Tak, brzmi logicznie. Dobra, co, podsadzimy się? Ja ci to nakręcę, ty się coś tego tamten przechuścasz? Jakoś tak to zrobimy chyba. Złapiesz się? Co, ja cię przerzucę? Jest z drugiej strony jakaś dźwigienka? Czy, nie wiem, coś mi przełożysz? Jakąś deskę? A, dobra, skok po prostu. No dobra. No to Geronimo! Okej, tym razem się złapałem. No, generalnie na razie w miarę sprawnie idzie. Czy ja z dobrej strony na to wszedłem? Chyba nie, chyba z tej strony powinienem na to wejść. A nie, jednak z dobrej, bo z drugiej są deski. Dobrze. Okej, co dalej? Dobra, tutaj musimy się podsadzić. Więc jazdunia. Okej, wyśmienicie. Ja wam mówię, musimy ujarzmić. Trudny ten polski jest, naprawdę. Kruki i polecimy na tych krukach do tej wieży radiowej i będzie można już skończyć tą grę. Jest naprawdę dobry plan. Tutaj wskoczę? Tak, tutaj wskoczę. Dobra, to idziemy. Gdzieś jesteśmy? Już jakieś tutaj dźwięki osuwającego się mieszkania. Niebezpieczeństwo. Zajeżdża niebezpieczeństwem. Okej. No troszeczkę się to wali tutaj. Mocno dosyć, także lepiej sobie stąd idźmy już. Tak, bo czuję, że niedługo będzie grubo. Mam nadzieję, że tym razem mój bieg mnie nie zawiedzie. Six, wait, ej, Six? Six umarła? Wait, a to tak miało być. O nie! O nie! I latarka nam się popsuła, ale Six? Żyjesz? Nic ci nie jest, wyciągnę cię, tak? I będzie okej. Dobra, weź, nie strasz, kobieto. Możesz chodzić? Trochę ci nogi zmiażdżyło, nie? Czy ja cię będę musiał nosić? Dajesz radę? Dajesz radę, dobra, nie, źle. Czyli straciliśmy tylko latarkę. Dobra, nie ma tego złego. Już cię muszę wykorzystać, wybacz. A dobra, no i nie mam latarki, znowu chodzimy po ciemku. Tu te kaczki. Dalej nie wiem, co było w tamtej kaczce. Dlaczego Six sobie ją chciała spalić? Nie mam pojęcia. No dobra, nie wiem, czy tu pod coś znajdziemy? Chyba nie. Dobra, czyli ten pokój jest troszeczkę bez sensu.
jest tylko po to, żeby sobie go obejrzeć. Naszym celem jest zapewne pokój ten i znowu mamy telewizor i dobra. No i idę do niego i zobaczymy co się stanie. Bo już myślę, że powinno się stać coś więcej niż zazwyczaj. Także sobie pomacamy ten ekranik, tutaj wykalibrujemy co i jak. No. Jest chyba okej. Okay. Nie jest okej. Okay. O, teraz jest okej. Okay. Czyli te drzwi muszą być na środku ekranu. Jeszcze raz. Dobra. No i do 3 razy sztuka. No dawaj. Dobra. No i co teraz? Czy dojdziemy już dalej? Naprawdę zaczyna mnie mocno ciekawić, co za tymi drzwiami jest i dlaczego mamy takie flashbacki. Znaczy, może to nie są flashbacki, może to jest ta właśnie ta audycja. O, no już jesteśmy bliżej, myślę, niż zazwyczaj. Złapiemy za tą klamkę, ale teraz jak złapiemy za klamkę, to nas obudzi. Nie zobaczymy, co jest za tymi drzwiami. Jestem pewny, że jeszcze nie zobaczymy. Zobaczymy! Jednak zobaczymy! Był safe! Jest! Jest i on! Główny antagonista tej części! Marcin Prokop! O kurczę! Co robimy? Nie dotykamy już tego. Wyszedł, chłop wyszedł, jak w tym, jak w ringu. Kurczę. Siema. Idziemy. Ej. Próg mnie złapał, no. Dobra, czy lepiej się nie zatrzymywać? Dobra, chciałem mu się przyjrzeć bardziej. To wygląda jak takie połączenie Freddy'ego Krugera ze Slendermanem. Nie wiem, tak jakoś mi się kojarzy. Spadamy. Marcin Prokop. Poduszko? Czy poduszko to dobry pomysł? O! On ma jakieś magnesy w sobie. O nie! Wait! Nie! Zostaw Six przed... O, dawaj! Dawaj mi koleżankę! O Boże, nie! Został po niej ten! Ten, co ja je zbieram! O nie! O nie, co to oznacza? Jak mogę ją odzyskać? Zniknęła. Six. Nie. Gdzie jesteś? Oddawaj ją. Marcin, ty draniu. Cholipka. Czy ona teraz będzie w telewizorze? Six. Co tam jest? Bo tu nie patrzyłem. Kaloryfer, okej, to nieważne. Czy teraz zacznie się teleportacja telewizorami? Bo wiem, że jest taki motyw. A je! Przelatujemy przez jakieś jelito. I jesteśmy gdzieś indziej. Okej. Okay. No, zaczyna się nieźle. Znaczy, no już jest w sumie środek odcinka, ale... Ale, no... się podziało. Podziało się więcej akcji takiej fabularnej. O Jezu, nie chciałem tak zrobić. Bo tak to było ciągle to samo, nie? Postacie, wrogowie, uciekanie, walczenie. Ale fabularnie nic się nie zmieniało. A teraz
podziało się coś, co mnie trochę chwyciło za... za serce. Nieźle. Kozacko. No fajna nowa umiejętność, bardzo spoko. Dobra, także teraz musimy jeszcze raz sobie... Okej, no tak, drzwi też można otwierać, jak najbardziej. Dobrze, że te telewizory akurat nie pękają, bo niektóre pękają, jak się już przeniesiemy. Także mieliśmy farta, że te akurat nie pękały. Dobra, i jaki może być nasz cel teraz? Mnie jako tej postaci, którą jestem aktualnie. No myślę, że w jakiś sposób pokonać tego całego TV Świra. I no najlepiej odzyskać koleżankę, prawda? Tylko... No tak, w ten sposób to raczej tego nie zrobię. No tak, chcielibyśmy odzyskać koleżankę, tylko pytanie, czy to jest możliwe? No myślę, że powinno to być możliwe, bo trochę smutno by było, jakby jednak już było po niej, tak na amen. Dobra. O, żyję, dobra, git, nie umarłem. Fajnie. To jest pilot? Tak, to jest pilot. I czym go uruchamiam? Zaczyna szybciej klikać? Nie, wait. Który przycisk może być odpowiedzialny za... O! Znalazłem. To ten. Dobra. Czy mamy nową technologię pilota? Mamy go cały czas ze sobą? Tak. No dobra. Mogę wyłączyć telewizor. Ale nie, no dobra, niech będzie włączony, bo nie wiem, może kiedyś się przyda, więc lepiej sobie zostawić, myślę. Okej. No jesteśmy gdzieś dalej. Tak, no może tak być, że coś sobie tutaj zrobimy na dole i potem, żeby wrócić, to będziemy musieli sobie wrócić do tamtego telewizora. Chociaż w sumie... Bo w sumie nie wiem, gdzie bym się przeniósł. Co mam tutaj? Czy tu też jest telewizor? Nie, tu jest dalsze przejście. Mam jakąś czapkę policjanta. I tyle? Czy to... To jest dla mnie czapka! O, zakładamy ją! Zakładamy, ja tutaj chcę być... Chcę być stróżem. Stróżem prawa. Jej, nowa czapka! Mówcie mi, oficer, nie wiem jaki. Jestem oficer, nie wiem jaki. Dzień dobry. No dawno żeśmy żadnej czapki nie znaleźli, także zapewne sporo ich pominąłem. Niestety, ale no dobra. Mamy przynajmniej jakąś, no ale bez, nie mów mi, że... A, teraz to wyłączę, więc jeśli to wyłączę, to pewnie tamten telewizor mnie przeniesie gdzieś indziej. Okej, dobra, to mi nie wyszło. A, w sumie tak będzie chyba nawet szybciej. Tak, jakoś inaczej gra, co by sugerowało, że załączył się jakiś inny program i polecimy sobie gdzieś indziej. No, wejdziemy w ten program? Czemu nie działa teraz? No wchodź w ten telewizor. No nie odwalę maniany, ty. Widzę, że chcesz. Widzę, że chcesz, no. Ej, no bo ja nie mam innej drogi, jak stąd wyjść, jak nie przez telewizor. Że ratunku.
O. Okej. Jednak mam inną drogę. A to jakie grają... O Boże. To jakie grają programy, to chyba jednak nie jest uzależnione od programu, ponieważ zmienia się to co jakiś czas po prostu. Dobra, to jednak odpalamy ten telewizor, wracamy do tamtego, będziemy musieli wrócić na górę i... i przeskoczyć po tym, co sobie przesunęliśmy przed chwilą. Uś. Ale póki mogę... Czy to są nie, to są listy, dobra, już myślałem, że tyle kasy tu jest. Będziemy jechać na wieszoku. To hurej. No dobra, gdzieś jesteśmy. Mam kolejny telewizor. Sorry, ale muszę skorzystać. Ty, a co się stanie, jak ci wyłączę telewizor? Wow. Oglądaj sobie, oglądaj. Okej. Nieważne. nie będę przeszkadzał. Co ty masz w ogóle z twarzą? Miałeś dziwną twarz, wiesz? Masz może w innym pokoju telewizor? O, tam masz telewizor. No właśnie. To sobie pójdziesz sobie do tego. Pójdziesz sobie do tego? Chodź. Będziesz oglądać ten program? Okej, super, super. Tak trzymaj. Ja teraz sobie skorzystam z tego telewizorka. I możemy sobie przejść dalej. Hurra! Ale nie mają jakichś dużych wymagań co do tej telewizji. O matko, co ja zrobiłem? Nadepnąłem se na przewód, aż mi się mikrofon przesunął. Rzesorki. Dobra, weź se pooglądaj ten. O, okej. Okay. Ale dziwne macie te twarze, bardzo jakoś takie puste. Nie rozumiem, że puste to jeszcze w takim... O. Nie, no nie spadaj. No i widzicie właśnie, niektóre się psują, a niektóre nie. Nie wiem, od czego to może zależeć. Na pewno od woli twórców, ale... Czy jest jakieś sensowne wytłumaczenie tego? Nie mam pewności. I znowu będziemy sobie jechać. No na razie mamy taką dosyć przyjemną sekwencję. Bez żadnych... Wow. Czemu tylko jeden nie wytrzymał? Wait, to jakieś idą impulsy? Co jakiś impuls, oni sobie tak spadają? Ej, to by wyjaśniało w sumie dlaczego jak szliśmy to tak ludzie nagle spadali z góry. Jesus Christ. Powalona sprawa. Co ta telewizja robi z ludźmi to naprawdę. Dobra. Wait! Znam tą muzykę, to leciało w telewizji, w telewizorze u Długorękiego. On był też zafascynowany tą telewizją, ale... Huh. Wow! Co się stało? Ej! Co to miało być? Pan Długie Łapki też był bardzo zainteresowany tą telewizją. Ja muszę najpierw zrzucić ten telewizor, tak? No dobra. Mocne tu mają te przewody, nie da się ukryć. Ciekawe, czy to właśnie już było wtedy jakieś nawiązanie, czy taki przypadek trochę. No dobra, teraz to wyszło troszkę lepiej. Co mamy? Jakąś dźwignię? Co to może robić? Prąd! Ale
to jest prąd w wodzie, to ja raczej bym wolał nie chodzić po takiej wodzie. Będziemy musieli kogoś wybabić stąd, zagonić go tutaj i odpalić. Już się przebije? Tak, przebije się, dobra. Ta twarz im trochę pożera. Jazdunia? Okej. Porażające wrażenia, co nie? Też mi się podobało. Dobra. Idziemy dalej. Ciebie do telewizora ciągnęło, czy do mnie tak w sumie? Tu dechę, nie, to se niech tak będzie. Mam jakiś telewizor znowuż? Tu mamy popsutą gałę, nie wiem czy coś się stanie jak ją... Nie, nic się nie stanie. Czy ja tu spadnę jak tu wejdę? Kusi mnie. Dobra, to umieramy. Totalnie. No dobra, nie wiem, odpalimy ten telewizor na wszelki wielki. Pójdziemy sobie dalej, bo pewnie znowu będzie jakaś akcja, że będzie trzeba się zająć czymś i potem tu wrócić w jakiś sposób. No trochę śmieci to tu jest. Tam jakaś jest laleczka? Mogę coś sobie z nią zrobić? Nie? Dobra. Co ja tutaj robię? Chcę ten telewizor? Nie, dobra, nie sięgnę. Coś trzeba sobie podsunąć, czyli to. Tylko jeszcze chwilka, bo tutaj mamy jakieś oznaczone okiem. Co tam wystaje? Co się stanie, jak sobie tam podsunę? Mogę tam wejść? Jest na rysunku jest ten ludzik, krasnalek. Ciekawe. Bo to się uchyla coraz bardziej. Coś tam sobie zagląda. Dobra, nie mogę tego dalej podsunąć. Dobra, to chyba jednak nic nie da, ale co to może oznaczać? I co tam na mnie łypie? Nie mam pojęcia. No dobra, już jest wystarczająco, żeby się ruszyć. Jedziemy sobie gdzieś indziej. Na to takie drugie piętro bodajże, bo tak, bo tutaj, no tu jest jeszcze jedno. No tu by się przydało zatrzymać. Ale się nie zatrzymuje. Więc jakby to zrobić? Co by tutaj zrobić? Odpalić tą windę i wejść w telewizor i... A, tak, to jest dobry pomysł i spaść na windę. Ja z Dunia i tak. No już, spadam. Dobra. O kurczę, bo ja tutaj chciałem chyba. A, dobra, mogę tu zejść, dobra. Okej, udało się, wyszło, to nawet. Hit! To jaka dziwna zabawka, jakiś kurokrólik. Bierę. O. To jest dziwna lala. W sensie, niepokojąco tu tak stoi, nie chciałem na to wchodzić. No, paszła baba. Dziękuję. Dobra. No idziemy sobie tutaj. Co tutaj mamy? Znowu wodę, znowu... O! Jezus. Nie ogarnąłem, że ona już była pod prądem. Ja mam jakąś starszą panią. Ej, bo ja się tak w sumie rozpędziłem i tak sobie idę, a tutaj czas mija. I te odcinki troszeczkę się dłużą. Dobra, bo nie wiem, co będę mógł zrobić. Chcę włączyć! Okej, no... W sumie tego jeszcze nie widzieliśmy, jest to jakieś nowe doznanie.
Zawsze spoko. Dobra, tylko... Pytanie, co ja powinienem zrobić? Jak wyłączę tam telewizję. A, dobra, przecież ja mogę sobie... Jednak nie mogę? Chciałem sobie wziąć ten stoliczek. Bo ja tu mam klamkę do otworzenia, tak? No tak. No to by mi się przydał, ale co ja innego mogę odpalić, żeby ona się zainteresowała? Nie wiem. Mogę ja wyłączyć ten telewizor i zaraz go włączyć z powrotem? No mogę. Ej, co ty, kobieto? Co ty odwalasz? No chociaż kawałek muszę go przesunąć. No nie, no za... No bo jest problem, że ten pilot ma zasięg też, nie? O! O, to jest ważna wiedza. Właśnie odkryłem, że jestem w stanie w drugą stronę też tak zrobić, więc dobra. Usmażymy babkę po prostu. I problem rozwiązany. Okej, okay, wyśmienicie. Tak, no dobra. No bo już mi się skończyły właśnie pomysły. Chociaż nie wiem, co jej przeszkadzało, że zabrałem ten taboret, skoro i tak stała przy tej telewizji. Ale no dobrze, nie będę się kłócił już. Idziemy dalej. I mamy jakiegoś save'a. I coś takiego. I w sumie dosyć długi już ten filmik. Dobra, był safe, więc to jest dobry moment, myślę. Zakończymy tutaj kolejny odcinek. I tak, ja biorę nogi za pas. Do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się. Cześć!